Siemaneczko, witam Cię serdecznie, wspaniały widzu. Patch 14.1, a wraz z nim nowe kompozycje, nowe rzeczy, zmiany. Dlatego też nagrywam ten filmik, żeby pokazać Ci jedną z kompozycji, którymi możesz zrobić LP-czki w tym właśnie patchu. No dobra, to po kolei. Więc spróbuję Cię tak nakierować, żebyś miał kilka opcji. Oto jest kompozycja, którą Ci tutaj przygotowałem. No i patrzysz na to i mówisz, dobra, to jest zwykłe KDA. I tak naprawdę masz dużo racji. Ale my w kierunku tego KDA będziemy mieli troszkę inny approach, czyli troszkę inne podejście. Albowiem nastawimy się na dwie jednostki, które mogą kierować, a może nawet trzy, ale to zaraz wszystko wyjaśnię. No tutaj coś tam kupujemy sobie po prostu, żeby coś było. Dobra, po prostu na początku kleimy jak najmocniejszy stół i będziemy się nastawiać na przedmioty pod AP. Ale jeśli będziesz miał przedmioty pod AD, to również możesz iść w tym kierunku, bo możesz ubierać akalkę. Natomiast ja zawsze mówię, że żeby grać jakąś kompozycję, dobrze jest mieć jakieś sygnały, coś co wskazuje na to, że możesz tę kompozycję grać. Bo jeśli masz na przykład przedmioty Full AD i mogłobyś zagrać jakieś Full AD, a ty pójdziesz po prostu w jakiegoś maga z tego, no to może troszkę boleć. Mam nadzieję, że rozumiesz, co mam na myśli. Przejdźmy do samej gry. Ja będę to forsował na siłę. Nieważne, co dostanę, i tak to zrobię, byleby ci po prostu pokazać. Więc najlepszym generatorem many na Ari jest Blue Buff, ale Shojin też działa. My przyjmiemy sobie tutaj Shojina z tego względu, że Shojin jest lepszy na Lulu. Ty już wiesz, że chodzi tutaj o Lulu Reroll. Dobra, tutaj mamy... Jeśli chodzi o augmenty, po prostu wybieramy takie augmenty, żeby pasowały do naszej kompozycji, do magów, do KDA. Może jakiś ekonomiczny czy coś. Więc tak, Nidus na pewno zrobiłby swoje. To też jest fajny przedmiot. To jest dobre na akalkę. My sobie tutaj weźmiemy po prostu Nidlessa w tej sytuacji. Weźmiemy sobie jakiegoś holdera, żeby po prostu móc używać tych przedmiotów, które chcemy docelowo zbudować na naszego maga, czyli w tym przypadku Lulu. No i mamy tutaj coś na przodzie, dobra. No raczej nie jest to stół pod wygrywanie, ale jeszcze patrzymy, co tu się będzie działo. Dobra, to weźmiemy sobie na kalkę. Trzymaczem tych przedmiotów będzie Vi. Tutaj zrobimy sobie Rage Blade'a i zrobimy sobie tak. Po prostu robię jakieś użyteczne przedmioty, które mogę potem wykorzystać. To wzmacnia mój stół. Staram się grać jak najmocniejszy stół, tylko że ten stół nie jest może perfekcyjny, bo też dużo muszę gadać tutaj, żeby ci wszystko powiedzieć. Ale zamysł jest taki, żeby zeslamować mocne itemy przyszłościowe do naszej kompozycji i po prostu wygrywać. Nie tracić jak najmniej punktów zdrowia. Dobra, to sobie coś weźmiemy, zrobimy sobie... No chcielibyśmy zrobić sobie ekon, ale tutaj ten ekon nie będzie zrobiony, chyba że wygramy rundę w tym wypadku, ale mając trzy postaci na stole może być ciężko z tym. No stoły nie są takie złe. Więc po prostu... Zagramy tak, jeśli przegram, to sprzedam na przykład Gragasa, żeby zrobić ekon. Kenana chcę zostawić, ponieważ docelowo trafia do mojej kompozycji. Dobra, troszkę ci pogmatwałem, bo tak gadam o wszystkim i o niczym. Dlatego wróćmy do myśli przewodniej, która jest bardzo ważna. Przede wszystkim chcesz zrobić Shojina. Chcesz zrobić Shojina. Oprócz tego chcesz zrobić jakieś przedmioty pod AP. Dobrym przedmiotem jest oczywiście Jewel Gauntlet. Dobrym przedmiotem jest Rabadon Death Cap. Dobrym przedmiotem będzie pewnie Gauntlet też. Albo Archangel Staff. To też wszystko może działać. Z Needlessów możemy też oczywiście zrobić Ionic Spark, czyli przedmiot, który jest bardzo ważny w kompozycjach magicznych na tanku, ponieważ pozwala ci penetrować odporności magiczne przeciwnika. Penetrowanie odporności jest bardzo ważne w tej grze, więc trzeba o tym pamiętać. Czymkolwiek grasz, penetrowanie oraz anti-heal
To jest podstawa anti-heal, czyli coś, co neguje leczenie przeciwnika. Więc my w tym wypadku na luz złożymy Shojin plus 2 przedmioty do AP, w zależności od tego, co dostajemy. Zrobiłem tutaj Gizu i pewnie domyślasz się, że Ginzu nie jest najlepszym itemem na Lulu, w sensie może działać, ale nie jest najlepszym przedmiotem na Lulu. Natomiast Ginzu możesz zastosować na innych postaciach, które należą do tej kompozycji. Ja myślę tutaj stricte o Sonie. Sona to jest już taki... To jest już taka jednostka, która ma zamknąć grę. Jak ta Sona się już pojawi, to już prawdopodobnie walczysz o pierwsze miejsce. Także to się przyda, to może być. Więc budujemy te docelowe przedmioty na Lulu. Szukamy kogoś, kto może je trzymać do czasu, aż oczywiście dotrzemy na 7 albo 8 poziom. I wtedy szukamy sobie docelowego pionka, czyli właśnie headlinera Lulu albo Ari. I te przedmioty przekładamy, żeby zrobić jeszcze mocniejszy stół. Czy to brzmi banalnie? Czy to brzmi dobrze? Mam nadzieję, że tak. Jeśli chodzi o granie Lulu, to jeszcze powiem jedną rzecz. Ogólnie, grając tę strategię, powinieneś nastawiać się, że będziesz grał Ari. Ari to jest to prawidłowe wyjście. To jest po prostu to, co powinieneś grać. Ari plus Akali. No i oczywiście jakiś tank. Tankiem może być Echo albo Niko, w zależności od tego, która z tych postaci trafia ci się mocniej, której masz więcej. Jeśli jednak zdarzy się tak, że wczesne fazy gry nie poszły ci za dobrze i ciężko jest wyruszyć ci w kierunku 8 poziomu, ponieważ masz za słaby stół, krwawiłeś i tak dalej, to możesz wtedy postawić na Lulu. Lulu możesz szukać na 7 poziomie, możesz ją tam skręcić na 3 i ona wtedy też może dać ci LPK. Czyli Lulu jest w zasadzie takim wyjściem, jeśli nie idzie za dobrze, jeśli ciężko wyjść na 8. Ale nie tylko, ponieważ Lulu możesz zagrać też wtedy, kiedy dostajesz bardzo dużo Lulu, no i też trafiasz headlinera Lulu. No i to też jest dobre wyjście. Jeśli też widzisz, że jest bardzo dużo graczy Ari w lobby, to też jest to opcja dla ciebie, że możesz w taki sposób sobie poradzić z tymi chłopeczkami. W porządku, wystawmy sobie tutaj takie coś, bo ja się zagadałem i w sumie nie zrobiłem tego. Dzięki temu mogę sprzedać teraz Gragasa i mieć ekonomię zrobioną. Jest spoko. Ja wiem, że tutaj nie mam streaka teraz, ale mam dużo HP. I jakby to głównie o to chodzi, żeby te HP-ki zakonserwować. Oczywiście streak jest bardzo dobrym dodatkiem. Mamy patch 14.1. Tutaj już stalowe jaja nie działają. Więc... No też te streaky mniej bolą, tempo jest mniejsze, wszystko jest powolniejsze, więc też nie ma co tak się smucić, jeśli ta ekonomia i ten streak nie jest taki perfekcyjny. W sensie ekonomia, pasywny przychód, to warto o niego zadbać jak najszybciej, ale jeśli nie masz streaka, to też nie ma co jakoś się tym bardzo stresować. No więc budujemy sobie ekonomię, ekonomia się buduje, mamy już prawie 40 golda, ze skalniaczków prawdopodobnie też poleci coś do golda, coś co będzie można sprzedać, albo po prostu jakieś złote monety. Gdybym zamiast Wajki wrzucił teraz Lilię, to uzyskałbym Superfana. Superfan dałby mi za darmo przedmiot. No ja w tym wypadku mam już 3 przedmioty tutaj, więc ten przedmiot wykopałby mi te przedmioty i po prostu... Tak by to wyglądało. To jest dobre wyjście tak naprawdę. Tak mogłem zrobić. Ale to już mniejsza większość. Dobra, tutaj mamy... O, duplikator. Ciekawie. Tylko, że ja chciałbym tutaj zrobić ekonomię. O Boże, drogi. Dobra, zrobię w ten sposób. No za nic nie dali mi czegoś, co mogę sprzedać. No ale cóż. Okej, więc mamy 2 przegrane pod rząd. To sprawia, że... Nie jestem jakoś mocno zobligowany do tego, żeby pushować level w tej chwili. Nie muszę też mieć jakiegoś najmocniejszego stołu, gdyż po prostu, no nie mam win streaka, który muszę wybronić. Także zrobiłem sobie tutaj ekonomię, poczekam, automatycznie wejdzie mi level i jest ok.
Dobra, dobra, no więc ja tutaj zagram tak, jakbym po prostu, no po prostu będę szedł stricte w lulu, tak też można zrobić, ale chcę wam o tym wszystkim powiedzieć, żebyście mieli z tyłu głowy jakieś wyjścia, bo wiadomo jak ta gra się toczy, czasem jest tak, że nie zawsze wam coś daje. Oczywiście lulu też najbardziej komfortowo jest szukać na 8 poziomie, ponieważ na 8 poziomie przy okazji możemy znaleźć dużo ciekawych jednostek, takich jak na przykład Sona. Oczywiście też Akali, Ari. No i tam wtedy też mamy większą szansę na headlinerkę Ari. No i tak jak powiedziałem, ta Ari jest ważniejsza niż Lulu, ale jeśli Lulu, no to Lulu. Co oczywiście nie oznacza, że Lulu jest jakaś turbo słabsza, bo Lulu potrafi naprawdę robić LP-ki. Dlatego właśnie nagrywamy też ten filmik. Zobaczmy, co tutaj możemy wziąć. Na pewno Tiny Titans jest przyjemny, ponieważ dalej możemy dotrzeć. Mamy tych HP-ków trochę więcej. Ale my sobie zagramy, Cybernetic Uplink, ponieważ Tiny Titans w żaden sposób nie wzmacnia naszego stołu, więc potem możemy z tego powodu cierpieć. Dobra. Podlecimy sobie na poziom 6 w ten sposób, a potem na poziomie 6 zobaczymy, rozejrzymy się tak delikatnie w poszukiwaniu lepszego headlinera. Coś lepszego holdera, bo ten headliner będzie dla nas holderem. Czyli trzymaczem przedmiotów, które docelowo pójdą na Lulu. Oczywiście headlinera pod Lulu docelowo będziemy szukać na 7 albo 8 poziomie, tak byłoby najlepiej. Co nie znaczy, że na 6 nie może się trafić, bo oczywiście może się trafić na 6 poziomie. Może nam się poszczęści, no kto wie, ale jak widzimy, ten stół no jest słaby na tle innych. Po prostu krwawimy powoli. Jeśli ten holder byłby lepszy za jakieś 2, za 3, to krwawilibyśmy troszkę mniej. Tak samo jak ten front, gdyby był trochę ulepszony. Oczywiście mogliśmy też mieć lepszy start. To też ułatwiłoby całą sprawę. Przypominam też, że jeśli masz jakieś pytania, jeśli chciałbyś zobaczyć to w akcji, bardzo możliwe, że będę to grał któregoś razu, w sensie w którejś grze, to na streamku możesz właśnie zadać te pytania. O Jezu, przepraszam, zadać te pytania albo po prostu podejrzeć te gry. Ja Cię oczywiście serdecznie zapraszam. Stream trwa cały czas, bo jest maraton przedłużonego streama. Codziennie streamuję powyżej 10 godzin, a po prostu potem idę spać. Widzowie mi pozwalają na to. No bo też streamowanie spania nie miałoby sensu, bo tak naprawdę i tak nie mam kamerki, więc no sami rozumiecie. Tak się dogadaliśmy z widzami, tak jest bardziej fair. Dobra, wróćmy jednak do samego filmu. Jak widzimy, tutaj już jest Ari, więc skręt w Lulu może być całkiem rozsądny. Oczywiście jeden gracz grający Ari to wcale nie oznacza, że my już nie możemy, bo tak naprawdę trzech graczy może sobie zagrać Ari nawet. Ale my zrobimy to właśnie po to, żeby wam pokazać, że Lulu działa. Plus jest taki, że mamy pierwszeństwo i teraz możemy dopchać się po łezkę. A łezka docelowo zamieni się w Spear of Shojin, które jest tak naprawdę najlepszym generatorem many właśnie dla Lulu. To oczywiście nie oznacza, że z Blue Buffem ona nie działa, bo z Blue Buffem też działa. Testowałem, zrobiłem top 2 na Masterze już wtedy chyba. W piku miałem w tym sezonie Grandmaster 300 LP, ale to już było chyba na Masterze, jak już mi się trochę pospadało. Ogólnie jak wchodzicie do tego streama, to się nie przestraszcie, bo prawdopodobnie będę miał 0 LP. Bo zawsze jak coś wbije, to i tak potem dostaję wyzwania od widzów, żeby grać Olaf Reroll albo Lidia Reroll. Więc LP-ki na moim streamie to jest Fata Morgana. Jak coś tam widać, to jest prawdopodobnie pomyłka. No cóż. To zaprasza. No dobra. 6 poziom. Dobra, zróbmy to. Tak jak powiedziałem, zobaczmy. To nie jest dobre. Tutaj to nie jest pod AP, nie? Więc jakby nie weźmiemy tego. Ten blitz był kuszący, ja wiem, ale nie bierzemy go, bo będę się trzymał po prostu stricte tego, co tam mam się trzymać. No i widzę tutaj takiego kartusa. Jeszcze sobie zaraz zrobimy, dobra. Rzucimy sobie takie coś. Okej. Okay. No i tutaj dajmy sobie takie przedmioty, na razie, no tego nie mam gdzie wrzucić, bo na tych tankach nie będę tego trzymał, więc troszkę lipka.
Więc poświęciłem troszkę tej ekonomii, żeby mieć być może trochę lepszego headlinera, ale to nie jest CrowdDiver niestety, z tego co widzę. Wydawało mi się, że jest. W sensie już jest późno i nie zwróciłem też uwagi, bo też gadam. To nie jest CrowdDiver, więc ten holder jest raczej turbo słaby. Dla nas. Może Lulu? Okej, okay, dalej krwawimy. Także nie, ten holder jest turbo słaby dla nas. Wcale nas nie stabilizuje. No ale dobra, umówmy się, że takim holderem na razie zagramy i pójdziemy po ten siódmy. Więc to będzie wizualizacja gry, która naprawdę nie poszła. I dobrze, i bardzo dobrze, że tak jest. Gdyż właśnie możemy się przekonać, czy ta Lulu potrafi uratować takie gierki. Także po siódmy, no równie dobrze mogliśmy gridować ten siódmy, ale pomyślałem, że może tu będzie lepszy holder. Dobra. Niech sobie rzuci jeszcze ostrzał tutaj ta Katarina. Więc po prostu. Znajdujemy się w kiepskiej grze. Mamy przedmioty pod AP. Nie poszło nam. Nie możemy iść po ósmy level, bo mamy za słabą sytuację, czyli tak jak tutaj. I w takiej sytuacji z pomocą przychodzi Lulu, czyli postać, której nikt nie forsuje. Mało osób gra. Jedynie dokleja czasem do jakiegoś disco albo do KDA. Ale to sprawia, że ty możesz radośnie zrobić trójeczkę. I właśnie to zaraz zrobimy. W porządku. Neutralka. Na neutralce możesz spokojnie sprzedawać headlinera, jeśli jest za słaby. Ponieważ wtedy możesz trafić potem lepszego. No zobacz, mamy tutaj Ari. W prezencie dostaliśmy. Fajnie, fajnie. Mógłbym ją potraktować jako holderkę. No ale wiecie, jaki jest plan. Także będę się trzymał planu tutaj. Teraz pytanie brzmi, jaki headliner? Hyper Pop czy Spellweaver? Tak naprawdę nie ma znaczenia. Twoim celem jest wbicie trójeczki. Obie wersje są fajne. Obie wersje są wystarczająco dobre. No i tak wyszło, że już trafiliśmy tego headlinera. Aha, ona z superfana dostaje Shojina, więc fajnie, bo Shojina możemy sobie wrzucić tutaj. Okej, więc wrzucimy jej tutaj Gunpleta. Czy mamy coś tutaj jeszcze ciekawego na nią? Niestety na razie nie. Dobra, wrzućmy to i przerolujmy. Wrzućmy to i nie przerolujemy. O Boże, pomyliłem się. Pomyliłem się, że mam coś do rolowania. Widzicie, ja już śpię o tej godzinie. Jest bardzo późno, jest trzecia w nocy, jak to nagrywam, więc musicie mi wybaczyć, ja tak gram jak Ceceusz teraz. Mogę to niby zdjąć jeszcze tym, nie? Dobra. No tak, ten przedmiot mamy na akalkę docelowo, no bo taki dostaliśmy. Oczywiście liczyłem na jakiś lepszy przedmiot od Orna, ale tak mnie potraktował. Więc zostajemy tutaj w cymbał. O nie, jest strasznie, mamy 42 HP. Musimy się stabilizować. Musimy zrobić lepszy stół. Tak też będziemy musieli zrobić. No, Raise the Tempo oczywiście bierzemy, bo to jest pod Spellweaverów. Final Magic. Dobra. Możemy coś dołożyć. To mi dużo nie da. To jest level 2, więc czemu nie? No, zrobimy sobie tutaj takie coś, żeby się trochę próbować wystabilizować. Przede wszystkim naszą stabilizacją będzie front ulepszony, więc dobrze, że możemy sobie tutaj głębiej porolować. Oczywiście po drodze zbieramy jakieś trójeczki. Do 20 zejdę, bo chcę ten front zaupgrade'ować. Brakuje jednej Lulu. Dobra, zejdę do 10. Jeszcze raz. Dobra. No front się troszkę ulepszył. Więc wygląda na to, że Eko trafia się bardziej. Dlatego też zrobimy antyhila na Eko. Poza tym Eko jest true damage, więc trzymanie przez niego jakiegokolwiek przedmiotu sprawia, że on ma regenerację na shieldzie. Jeśli ma shielda, no to regeneruje sobie hapeki. Więc nawet jeśli twoim głównym tankiem jest Niko, to tak naprawdę możesz tego Eko ubrać w jeden item. I teraz zobaczyłem, że mam duplikator i mogę tę Lulu już ulepszyć, więc nie musiałem tak nisko schodzić. No ale mówię, jest trzecia w nocy, ja już śpię i
po prostu chcę to nagrać, żebyście to mieli, żebyście mieli tutaj jakąś inspirację i tak dalej. Także jak jakiś ziomeczek tutaj zaraz mnie będzie w komentarzach wyzywał, że słabo to gram, no to chłopku, jakie to ma znaczenie? Ty w ogóle nie grasz, więc co, jakie to ma znaczenie? Nie ma się nawet co kłócić z chłopkami, co nie rozumieją. Dobra, więc tak naprawdę teraz docelowo chcemy pójść po poziom 8, dorzucić sobie akalkę, dać jej to, zyskać czwartego, znaczy piątego w KDA, przepraszam. I ewentualnie też możemy zamiast tej akalki dać Sona i mieć piątego Spellweavera. Właśnie widzicie. Tutaj dużo rozwiązuje posiadanie Headlinera Spellweaver. Bo wtedy ten team można troszkę inaczej zbudować. My jeszcze do tej Lulu musimy znaleźć trzeci przedmiot, który będzie po prostu coś pod AP. Czy to będzie Rabadon, czy jeszcze jeden Gillette Gauntlet, czy to będzie Archangel Staff. Po prostu coś sobie musimy znaleźć. No dobra, to teraz popeczek zniszczył. Ale nic się nie stało. Nic się nie dzieje, spokojnie. Lecimy dalej. Piąty Spellweaver byłby bardziej interesujący, tak naprawdę. Dobra, więc... No weźmy Lidlessa. Trafia nam się tutaj też Niko. Była też Akali na kole, ale miała pasek. Chcemy coś zrobić na tej Lili. Na tej, przepraszam, Lulu. No może dramat naprawdę z tym moim... Z tym moim gadaniem. W sumie Bluebuff byłby nawet świetny. Możecie śmiało robić Bluebuffa i na Lulu i na Ari. Bo tu jest 40 many. Ja po prostu słyszałem od jakiegoś challengera, że Shodin jest najlepszy. Ale widzę, że Bluebuff też jest naprawdę wystarczająco dobry. Okej, okay, stańmy sobie jakoś tutaj może bardziej na środek. No widzimy tutaj bardzo dużo kompozycji, które są mocno w mecie. Czyli po prostu kompozycji typu country, typu KDA. Ja stronkę też zaktualizuję. Prawdopodobnie dzisiaj, jak to oglądacie jakoś, pod wieczór. No bo już troszkę ten patch pograliśmy, już trochę tam wiadomo, więc trzeba być. No i na trzech itemach już ta Lulu zaczyna hulać, jak widzicie. Już zaczyna coś bić. Także taka Lulu to nie dość, że damage, to jeszcze są cyceki, ponieważ ona zamienia przeciwników w jakieś tam misiaczki i to sprawia, że oni też nic nie robią przez jakiś czas. No dobra, pędzimy na ten poziom wyżej. Potencjalnie jeszcze Spellweaverem mógłby być tutaj Gragas. Jako holderek, jako placeholder można go użyć tutaj. Zobaczmy, że chcemy się inaczej ustawić. Tutaj jest nic tak naprawdę jeszcze. Tutaj jest Vex trójka, Emo, Vertical nawet. Twin Terror, to jest ciekawe, co tam się dzieje. Dobra, ustawimy się tak. Także no. Jest ciekawie. A tutaj jest Hard Traps, także chłop trzyma się kurczowo tych swoich Hard Steely. Jak to powiedział jeden chłopek na naszym streamie, Hard Steel, czyli ciężka kradzież. Jakbym nie był zaspany, to normalnie puściłbym teraz to. Ale już śpię naprawdę. No i dobra, jak widzicie, Lulu potrafi przybobić. Potrafi przypierdzielić. Ogólnie kolejnym sposobem na zagranie Lulu są też po prostu Sentinela z przodu. A z tyłu Spellweaver. Plus ewentualnie Hyperpup z X. Ale myślę, że to jest najlepszy sposób, bo macie darmowy item z superfanów. Macie też po prostu dwie opcje, bo możecie grać Ari, możecie grać Lulu. No i oczywiście Akali, dodatkowe AD itemki, jak coś. Ale pamiętajmy, żeby tych tanków też trochę ubierać. Ja mógłbym tego Death's Defiance użyć jako przedmiot dla tanka. Tak na dobrą sprawę. Ale tak się trzymam tego przedmiotu i chciałem tę Akalkę, ale widzisz. Ale jest jak jest, dobra.
Więc wspominałem o penetracji oraz o antyhealu. Jak widzicie, to jest antyheal, a to jest penetracja. Także mamy to. Oprócz tych przedmiotów, na przykład do antyheala moglibyśmy użyć Morello, albo moglibyśmy użyć na przykład Red Buffa. To też są przedmioty, które obniżają leczenie postaci przeciwnika. No tutaj widzimy Pentakilla. To też jest bardzo dobra kompozycja. Na szczęście kartu jest dopiero pierwszy level. Akali zresztą też. Także nasza Lulu powinna się po nich przejechać. Na dobrą sprawę. A coś wolno jej to idzie, nie? Coś słabo jej to idzie, szczerze mówiąc. Coś słabo jej to poszło. Piąty Spellweaver chyba musi się pojawić zaraz, żeby przetestować to. Zrobimy tak. Dobra. No i ten Death's Defiance rzucam tutaj na razie. Chodzi o to, że ten Death's Defiance sprawia, że damage jest rozkładany w czasie. Przez co jako może się też łatwiej wyleczyć, shieldować i tak dalej. No, te stoły, kurczę, nie wyglądają na takie słabe. Często mnie zastanawia właśnie, bo to jest... Znaczy ta Poppy ma jakieś dziwne itemy akurat, ale... Cóż. Jakby miała normalne, to naprawdę bym się jej bał. Natomiast jak widzimy, te obrażenia to są kosmiczne jakieś, nie? Bardzo szybko zadane, 13 tysięcy już. A to jest Twin Terror też, nie? Więc jakby... Robi swoje, ale tak, Mana Zane, Archangels... Ciekawie, ciekawie. No niestety Mana Zane'a nie dostaliśmy tego Death's Defiance z tego artefaktycznego. Z tej książeczki naszej całej. Zobaczmy co tu jest. Jest ta Akala. Jest Akala i jest Ekos. No i pytanie, czy chcemy tę Akalkę tutaj level 1, czy raczej Spellweaver? Może zostaniemy przy tym Spellweaverze, zobaczymy. Co tu się podzieje? Znowu jest tutaj Vex. Stawmy się może w ten sposób jednak. I zobaczmy. Country, Urgot trójka. Na szczęście Samira jeszcze nie. Powiem szczerze, że ten Blue Buff by mi się chyba bardziej nawet podobał. Trzeba wytestować, a 10 koła poszło. Więc na pewno wielkim plusem Lulu jest fakt, że nikt jej nie gra. W sensie, no tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu ktoś sobie ją dokleja. Ale nikt nie gra Ruru... Pozdrawiam Ruru swoją drogą, to jest taka fajna streamerka, której wymyśliłem nick. Czyli taka ciekawostka. Natomiast, no nikt nie gra Lulu jako reroll. No widzicie, ja śpię już naprawdę, to już jest spalko. W sumie bardziej chyba ten Guardbreaker. Szukam tutaj przedmiotu na Ari trzeciego, żeby też biła sobie więcej. Bo ogólnie w tych kompozycjach jest tak, że na przykład jeśli wiesz, że głównym carry kompozycji jest jakaś postać, dajmy na to Ari, to wiesz, że ona sama nie może wygrać gry. Jeśli zrobisz te Ari perfekcyjnie, dobre itemy, drugi level i tak dalej, to ona nie może sama wygrać gry. To bardziej jest tak, że jeszcze potrzebujesz innych postaci. Potrzebujesz dobrego tanka w miarę. Najlepiej jeszcze secondary carry, żeby też coś bił. Także tutaj jest Lolo głównym carry i secondary carry Ari. W tym wypadku może być też odwrotnie. No wiadomo, jak masz Sonę, to w ogóle Sona jest wspaniała. Gdybyś grał Ari Carry, to pewnie Sona mogłaby zamiast Lulu wlecieć. Także opcji jest wiele, możecie sobie to tak mieszać w zależności od tego, co się dzieje w grze. I do tego was właśnie zachęcam. Dobra, żyjemy jeszcze. Ale trzeci gong to już będzie mocny. No i dobra, Eko Solo musi to zrobić. Death's Defiance sprawia, że on mnie nie zabije na gonga. Więc nice. Dobra, zróbmy tak. Zostaniemy przy tym Spellweaverze.
Dobra, jesteśmy w top 4. Jeszcze moglibyśmy trochę przyoszczędzić potencjalnie. Zrobimy sobie tutaj ekon. Więc naszym celem jest po prostu zrobienie tutaj eko trójki. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, co powinniśmy tutaj zrobić. I może ustawmy się z tej strony. Chcemy od tej Vex trochę uciec, żeby mieć trochę więcej czasu na bitkę. Aczkolwiek ta Vex naprawdę szybko zabija. Emo też mają to do siebie, że jak sojusznicy umierają, to ona nagle dostaje manę i kastuje, i kastuje, i kastuje, i to jest to. Także Vertical Emo teraz stało się bardziej realne niż wcześniej. Dobra. 5 HP. Neutralka. I zaraz się zrolujemy. No ale wiecie, z takiego słabego początku tak naprawdę wejść sobie do top 4 takim niekontestowanym buildem, to też nie jest zła rzecz, nie? Tylko tak jak powiedziałem, no Ahri jest lepsza. Ahri jest tym lepszym wariantem. Natomiast Lulu jest alternatywą, która też daje LP-ki i potrafi dać LP-ki. Więc jakby to jest główny zamysł, żebyście mieli więcej opcji w trakcie gry, a kompozycja KDA polecam naprawdę. Tym patchu bardzo mocne. No i dobra, porolujmy sobie trochę. Porolujmy sobie trochę. To był headliner eko, więc to jest oznaka, że on się zaraz może trafić. Że jest w puli na pewno, nie? Że jest ich trochę w puli. No niestety. No niestety, no niestety. Dobra, dajmy tutaj jakiś item na front jeszcze, żeby trochę przetrwać. Giant Stair, Lilia. Bo czemu nie? Tak wyszło. Z tym łukiem tam wcześniej wrzucony został. Dobra. Ezreal nas próbuje wybombić. Ezreal dalej grywalny ogólnie, także jakby ktoś się zastanawiał, to też polecam. O, trochę nas tutaj przeatakował ten Kane. No i wygląda na to, że dostaniemy tutaj w cymba. Także Echo 3 niestety nie zostanie złożony. Ale zamysł tego filmu został zrealizowany. Więc czy Lulu jest jakaś OP turbo? No raczej nie. Ale czy jest dobrą alternatywą i drogą do LP-ków? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że pomogłem. Zapraszam oczywiście na streamka. Jutro kolejna kompozycja dobra w tym patchu. Dzięki, że jesteś. Całuję w cic.